Zanim padły ostatnie strzały I wojny światowej, żołnierze pruskiego cesarstwa już wiedzieli, że upada stary porządek. Samowolnie formowały się paramilitarne jednostki, będące mieszanką sfrustrowanych nacjonalistów, pełnych nienawiści do strajkujących pod koniec wojny robotników i elementów komunistycznych. Tajemnicą poliszynala jest to, że oddziały takie jak 800-osobowa grupa porusznika Hubertusa von Auloka miały wsparcie i pieniądze niemieckich przemysłowców. W dobie upadku państwa ich utrzymanie było jedynym sposobem na stłumienie coraz groźniejszego wrzenia rewolucyjnego i gniewu robotniczego plebsu w czasach kryzysu. Frajkorpsy, bo tak nazywano umundurowane oddziały byłych żołnierzy, ściągano także na Górny Śląsk. Pomagały utrzymać w ryzach strajkujących robotników i górników, często używając argumentów ostatecznych. Gdy w połowie kwietnia 1919 roku zastrajkowała załoga kopalni w Gilwicach, w trakcie zamieszek ulicznych żołnierz Freikorpsu rzucił w tłum granat. Von Aulok pozwolił także na użycie karabinu maszynowego i atakowanie cywili bagnetami. Do najbardziej dramatycznych wydarzeń doszło jednak w sierpniu 1919 roku w Mysłowicach i to z udziałem niebojówek, bojówek, a legalnych formacji niemieckiego Grenzschutzu. Gdy dyrekcja kopalni odmówiła wypłaty na czas tygodniówek, zgromadzony 3000 tłum zaczął forsować bramę. Padły strzały. History, ja, historia, historia, ja. nie znacie. Ludu, pracujący z stolicy! It is rękę władza ludowa od Gdy w Paryżu trwały obrady konferencji pokojowej, mające wytyczyć nowe granice i zasady panujące na kontynencie, na terenie Górnego Śląska nie było wersalu. Co i raz wybuchały strajki robotników i ich rodzin, wpędzonych w coraz gorszą sytuację materialną. Okrucieństwo z okopów pierwszej wojny przenosiło się na ulice śląskich miast, gdzie żołnierze nie wahali się otwierać ognia do cywili. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej główna oś konfliktu na Górnym Śląsku nie miała tła narodowego, a społecznego. O naturę tych napięć i impuls dla wybuchu pierwszego powstania pytamy profesora Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po pierwsze, to jest bardzo trudno, trudne do rozdzielenia, akurat na Górnym Śląsku, bo mówiliśmy o tym, że ten podział społeczny, ta strukturalizacja społeczna na e, tych, którzy jak gdyby zajmowali miejsca elity, nie tylko elity. Władzy, ale również tej elity w takim znaczeniu gospodarczym, że kulturowym no, zajmowali Niemcy. A ludnością plebejską, zarówno chłopską, jak i robotniczą byli etniczni Polacy. To oznaczało, że no, protesty społeczne, które oparte są właśnie na, na proteście plebejusze kapitał. Czy robotnicy kapitału w sposób naturalny często przybierały formę protestu polskiej ludności do, w stosunku do, do niemieckich właścicieli? I To jest pierwszy problem, ale jest również drugi, i o nim chyba często zapominamy, że ten proces był dynamiczny. A czy rzeczywiście na przełomie 1918 i 19 roku, gdzieś. Wydaje mi się, że do, do wiosny 1919 roku, w związku również z sytuacją w Niemczech, czyli po prostu rewolucją w Niemczech z jej różnymi fazami i, co jest naturalne, w regionie przemysłowym, bardzo szybko wzrastającą popularnością partii lewicowych, zarówno tych bardziej umiarkowanych jak socjaldemokraci. Po obydwu stronach, zresztą, jak i tych bardziej radykalnych, jak no, wcześniej Związek Spartakusa, potem Komunistyczna Partia Niemiec, potem Komunistyczna Partia Górnego Śląska. No, te postulaty po prostu były atrakcyjne albo, po, albo były jedynymi, które dawały jakąś możliwość poprawienia stanu życia. My też chyba zapominamy, jak bardzo trudną sytuacją była sytuacja po I wojnie światowej, nie tylko z powodu tego, że były straty wojenne i wojna jest czymś dramatycznym. Na szczęście na Górny Śląsk wtedy ta wojna bezpośrednio nie, nie, dotarła, nie dotarła, tak naprawdę. Górny Śląsk był zapleczem. Ale wystarczy tylko popatrzeć na to, co się dzieje w Niemczech, żeby wyobrazić sobie, jak wyglądała ta sytuacja również na Górnym Śląsku. Przede wszystkim początki utraty wartości pieniędzy. Ludzie stracili. Podstawy swojego bytowania ze względu na zjawiska inflacyjne, które nie hamowały, tylko się napędzały jeszcze po roku 1918. Bezrobocie, bo spadała produkcja w sposób naturalny po wojnie. Produkcja spada, szczególnie w przemyśle ciężkim, to oznaczało tutaj duże problemy. Ale jakbyśmy popatrzyli na relacje ówczesne, to głównym problemem, który budził ten niepokój, to była prowizacja. Brakowało po prostu fizycznie artykułów żywnościowych. To już było problemem potwornym w czasie I wojny światowej w odciętych yy, Niemczech, i niewiele się poprawiło po wojnie. No i pamiętajmy jeszcze o tym, że jesienią 1918 roku wybuchła Hiszpanka, która pierwsza jej fala tutaj przebiegała właśnie od jesieni 18 roku do początku 1919 roku, yy, naprawdę z dużymi, dużą liczbą ofiar śmiertelnych, sięgających 1-2% tych, którzy zachorowali. Więc w całości te nastroje były fatalne. Fatalny jeszcze ten nastrój niepewności, co będzie z tym obszarem. To powodowało, że te nastroje społeczne na początku dominowały zdecydowanie. I jak patrzymy na strajki, które wtedy wybuchały, bo one wybuchały w takich falach, jedna duża przed świętami Bożego Narodzenia w 1918 roku, potem duża fala strajków w marcu 1919 roku, tłumione siłą przez rząd wspierający właścicieli, to wszystko widać wyraźnie, że jest, ma bardziej wymiar społeczny niż, niż narodowy. Jeżeli chodzi o same strajki i tak, takie protesty społeczne. Niewątpliwie strona Polska to wykorzystała. To znaczy już latem 1919 roku. E, przypomnimy, że pierwsze powstanie śląskie jest poprzedzone e, strajkiem generalnym w kopalniach e, na Górnym Śląsku. Strajkiem, który został wywołany przez związki zawodowe e, na Górnym Śląsku też niemieckie, a przekształcił się w e, dużej części w e, powstanie narodowe. Bo pamiętajmy, że związki niemieckie, związki zawodowe tutaj były silniejsze początkowo niż, niż związki chrześcijańskie i związki socjalistyczne polskie. One dopiero jak gdyby budowały swój potencjał po pierwszej wojnie światowej, i potem ten proces postępuje. To znaczy, jak gdyby widać wyraźnie od lata 1919 roku, że jeżeli wybuchają jakieś protesty, to one dość szybko są, jak gdyby przechodzą w taki protest o charakterze narodowościowym, a coraz mniej mają ten podtekst społeczny, tło na pewno zawsze jest to samo. Znaczy niezadowolenie z tego stanu rzeczy, który jest materialnego, ale coraz częściej pojawiają się te hasła narodowościowe, i korfanty zresztą to bardzo potem sprawnie wykorzystywał. Zarówno przed drugim, jak i przed trzecim Powstaniem Śląskim zaczynało się od strajków, ogłoszenia strajku generalnego. Do tego jeszcze wrócimy w tym okresie. Natomiast dlaczego na Śląsku wtedy nie zatriumfował komunizm? Bo nigdzie nie zatriumfował, tak naprawdę na dłużej, może tak powiedzmy, zatriumfował na krótko w Bawarii, próby były oczywiście w Berlinie. Nie było potencjału dla tej partii politycznej czy dla tego ugrupowania, jakim był Związek Spartakusa, a potem komuniści na Górnym Śląsku już po już 1919 roku do, do zwycięstwa. Nawet próby opanowania rad zakładowych się nie udawały, jeżeli już to dominowali niemieccy socjaldemokraci i polskie związki zawodowe, a nie, a nie komuniści. To znaczy, czy, czy, czy zwolennicy kominternu od 19 roku i takiego. E, Rozwinięcia tego, co nazywano, nazywano systemem rad. Pewno, pewnymi, znaczy wydawało się na początku, że system rad, który został stworzony rzeczywiście, bo przecież się pojawiły rady razem z Centralną Radą na Śląsku, akurat zostały opanowane przez niemieckich socjaldemokratów, a nie przez partie związane z... Różą Luksemburg czy z Lipknechtem, dopóki jeszcze żyli, a potem z KPD, w momencie, kiedy ona została utworzona. To nie było tak, że ten ruch był aż tak bardzo radykalny, jakbyśmy chcieli go widzieć. On był radykalny ze względu na postulaty, których trudno było zrealizować, ale to dalej byli w większości katolicy. To dalej byli w większości ludzie raczej o poglądach bardziej centra, centrowych czy konserwatywnych, niż ludzie, którzy by mieli tutaj poglądy bardzo zradykalizowane. Im chodziło o postulaty związane z ich sytuacją życiową, a nie o polityczne postulaty budowania y, którejś tam z rzędu republiki. Takich tu w ogóle prawie że nie było. Na przełomie roku 1918 i 1919 główna uwaga Niemców i Polaków była skierowana na Wielkopolskę. W pierwsze Boże Narodzenie po odzyskaniu niepodległości Wojciech Korfanty witał w Gdańsku przybywającego z zagranicy Ignacego Paderewskiego. Towarzyszył mu w podróży do Poznania. Przyjazd Paderewskiego zadziałał jak zapalnik. Następnego dnia samorzutnie wybuchło zakończone wielkim sukcesem Powstanie Wielkopolskie. Dziś z perspektywy stu lat może zastanawiać, dlaczego w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny kojarzony z górnym Śląskiem Korfanty oficjalnie nie inicjował żadnych działań związanych z walką o przynależność regionu do Polski. Pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, to to, że tak na właściwie to Korfanty co najmniej do wiosny, a może nawet i do początku lata 1919 roku, czyli ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii Wielkopolski w Traktacie Wersalskim, aktywny jest niewątpliwie bardziej w Wielkopolsce niż na, na Górnym Śląsku. Tak bezpośrednio to... Pewnie dla mieszkańców Wielkopolski i Poznania jest oczywiste, ale dla większości Polski kojarzącego Korwantego wyłącznie ze Śląskiem może nie do końca. On mieszka w Poznaniu, on jest komisarzem wojskowym w czasie Powstania Wielkopolskiego. Nie mówiąc już o tym, że wcześniej jest czynnym politykiem w komitecie, w komisariacie. Oczywiście reprezentuje tam interesy śląskie, tak? bo tak został wybrany do tego komisariatu, ale. Yy, to, czym, co, czym wtedy żyje, to jest Wielkopolska. To jest najpierw organizacja, no właśnie, całej, całości tego wojskowego przygotowania powstania Wielkopolskiego, a potem no, całe działania związane z ogółem zagadnień związanych z przynależnością byłej dzielnicy Pruskiej do, do państwa polskiego. I jest oczywiście związane z Komitetem Narodowym Polskim, a nie z tym, co się dzieje w Warszawie. Tak? Jego próba porozumienia się z Piłsudskim, wszyscy o tym wiemy, kiedy został wysłany z taką misją do Piłsudskiego kończy się fiaskiem, rozmowa nie doprowadza wtedy jeszcze do utworzenia nowego rządu, którym byliby obecni endecy, no więc ten punkt koncentracji w Poznaniu jest dość oczywisty. Czy nie ma kontaktów z Górnym Śląskiem? Nie, no oczywiście, że ma. Doskonale ma świadomość tego, co się na Górnym Śląsku dzieje, ze względu na to, że to... Prawdopodobnie z jego inicjatywy w dużej mierze tworzy się konspiracja wojskowa tutaj na Górnym Śląsku. Pamiętajmy, że ta konspiracja, czyli Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, która zostanie utworzona, abstrahując tutaj od wcześniejszych prób różnych organizacji, takich jak Straże i SOKU, tak naprawdę została stworzona dzięki wysłaniu z Poznania do, na Górny Śląsk oficerów, którzy po prostu zawiązali te organizację, z Grzegorzkiem na, na, na czele. Oni spowodowali również, czy Poznań spowodował również stworzenie podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu, czyli takiej politycznej reprezentacji Polaków. Więc pod tym względem oczywiście Korfant jest tu na Górnym Śląsku aktywny, ale pośrednio. Kiedy się aktywizuje, no wtedy, kiedy jego koncepcja związana z tym, jak ma Górny Śląsk znaleźć się w Polsce, wydaje mu się opacznie być rozumiana przez miejscowych przywódców. Czyli wtedy, kiedy oni starają się powielić model wielkopolski, czyli starają się doprowadzić do jak najszybszego wybuchu powstania, czyli kiedy przywódcy POW Górnego Śląska, dwukrotnie zresztą przed jeszcze pierwszym powstaniem śląskim, próbują wywołać powstanie. On ich tonuje, on mówi, że to jest niemożliwe, że stosunki na Górnym Śląsku są inne niż w Wielkopolsce, że ta organizacja jest słaba, że tutaj stacjonuje regularne wojsko niemieckie, co zresztą było prawdą, że tego typu. Wybuch powstania zarówno w marcu, kwietniu 2019 roku, jak i potem próba druga w czerwcu po prostu nie ma sensu. I udaje mu się to, co prawda z pewnym wysiłkiem, ale udaje mu się w jednym przypadku, prawie właśnie w przededniu wybuchu już walk, te walki powstrzymać. Nie udaje mu się już to, tego zrobić w roku 2019, chociaż był... Do, znaczy w sierpniu 19 roku, mimo że był dokładnie tego samego zdania i próbował jeszcze to zrobić. Jego koncepcją, bo o tym trzeba powiedzieć dla Górnego Śląska, była nadzieja na uzyskanie Górnego Śląska w, trak, w trakcie konferencji. Plebiscyt w jakimś sensie dawał, no, jak gdyby otwartą drogę do tego. On zdawał sobie sprawę, że nie ma takiej siły militarnej na Górnym Śląsku, jak w Wielkopolsce, czyli nie ma możliwości stworzenia armii w XIX roku. Przypomnijmy, że w Wielkopolsce utworzono armię wielkopolską kilkudziesięciotysięczną, która będzie w stanie przeciwstawić się rajzwerze te wtedy mniej więcej dwadzieścia kilka tysięcy członków POW górnego Śląska w 19 roku, tylko gdzieś w jednej trzeciej uzbrojone. No nie mogły stanąć przeciwko kilkunastotysięcznej dywizji regularnej armii niemieckiej, już nie mówiąc o oddziałach ochotniczych. Oceniając pierwszy powstanie Śląskie, można zatem przyznać, że było ono sprowokowane przez niemiecką przemoc, ale chyba otwarcie trzeba i powiedzieć, że było zupełnie nieprzygotowane. Ono jest bardzo interesujące, ponieważ wydaje się, że jest dość takim, wbrew pozorom, częstym przypadkiem, który znaczy jest. jest Taką, taką sytuacją często w historii występującą, czyli przypadkiem. Dlatego, że wybuchło właśnie wskutek splotu takich dzi dziwnych okoliczności trochę, nie, nie, które, które trudno nam dzisiaj wytłumaczyć, ale jak weźmiemy pod uwagę ówczesne możliwości komunikacyjne i sposób, jak gdyby kierowania tą organizacją, to wszystko staje się dość jasne. Przypomnijmy, że mam, nie mamy jednolitego centrum dowodzenia wtedy, jeżeli chodzi o polską organizację wojskową Górnego Śląska. No bo duża część przywódców tej organizacji jest poza granicami Polski, w obozach uchodźców na południu, w strumieniu Petrowicach koło Karwiny, czyli dzisiaj już na terenie Czechosłowacji. Czyli nie ma bezpośredniego kontaktu z Górnym Śląskiem. Centrum takie wojskowe komendantów poszczególnych powiatów, gdzie POW istnieje, jest w Bytomiu. Sam samo dowództwo jest już wtedy podzielone, ponieważ Korfanty nie dowierzając temu dowództwu. W bytomiu powołuje na dowódcę POW Zgrzebnioka, który jest w Sosnowcu w momencie wybuchu powstania, czyli poza granicami Górnego Śląska. A on utrzymuje kontakt z wojskiem polskim, z Warszawą, z naczelnym dowództwem wojska polskiego. No dlaczego wybucha powstanie? Ponieważ Grzegorzek, który jest reprezentantem tego bytomskiego środowiska. Przyjeżdża do tych, którzy są poza granicami na południu, i im mówi, jaka jest sytuacja na Górnym Śląsku. Jest strajk, są, jest terror niemiecki, jest możliwość wybuchu powstania, sytuacja jest bardzo zadrażniona, ale sytuacja, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w broni i tak dalej, jest nędzna, i wobec tego jedyna możliwość yy, zwycięstwa to jest, jeżeli pomoże państwo polskie w tym środowisku, tam w czasie bardzo burzliwych zresztą dyskusji pojawia się też hasło, że przecież tak naprawdę Francuzi na pewno nam pomogą. Proszę pamiętać, że to już jest po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, a mimo to takie głosy się pojawiały, że jak już wybuchnie to powstanie, to będzie tak jak w Wielkopolsce. To znaczy, że będzie, że, że państwo polskie pomoże militarnie. Ale ostatecznie, o czym chyba, o czym warto powiedzieć, na tych zebraniach na południu podjęto decyzję, że nie, że powstania nie będzie. Grzegorzek wraca z tą informacją do Bytomia, żeby przekazać dowódcom, nie będzie powstania, nie ma w tej chwili na to szansy, niestety zostaje aresztowany na granicy, więc z tą informacją nie przyjeżdża do Bytomia. A tam ci dowódcy czekają na decyzję. I wtedy następuje moment przeciwny zresztą jest Grzebniak również tej, takiej decyzji w Sosnowcu. No i wtedy następuje ten splot okoliczności, to znaczy grupka tylko. Oficerów związana z przywódcami z powiatów dwóch nadgranicznych, ale przede wszystkim z powiatu Pszczyńskiego, właściwie ogłasza powstanie, wysyła sygnał o wybuchu powstania. Ono wybucha w powiecie Pszczyńskim, potem w Rybnickim, w części Rybnickiego. No i ci w Bytomiu, którzy tam czekają na jakąkolwiek informację, dowiadują się, że powstanie już trwa. Zastanawiałem się, co należy zrobić. Podejmują decyzję, że w tym przypadku przystępujemy do powstania, powstanie wybucha. Zgrzebniok próbuje to w jakiś sposób zorganizować potem przez kilka następnych dni, ale nie jest w stanie. Nie ma żadnych środków na to, żeby. Powstanie, które było przygotowywane, było w jakikolwiek sposób oparte na racjonalnym planie wojskowym. Również tak jak przewidywano, to nie jest możliwa pomoc wojska polskiego. Haller, który nawet chciał pomagać, bezpośrednio może tylko dozbrajać powstańców na granicy, co robi. Ci, którzy uciekli przez kordon graniczny, i wysyłać ich z powrotem, ale jest już za późno, bo tak naprawdę powstanie trwało z realnymi szansami tylko 3-4 dni, formalnie 7 dni. W pierwszym powstaniu brałem udział w Bobrku koło Bytomia pod dowództwem komendanta miejscowego Jana Trzęsioka. Przed rozpoczęciem powstania od razu dostałem pewną funkcję jako dowódca krótkiego odcinku i to prawie że najgorszego odcinku od strony Rudy Śląskiej, gdyż Bobrek był ostatnią miejscowością, które brało udział w pierwszym powstaniu. Dlatego, że Ruda, Zabrze, Biskupice, tam nie doszedł rozkaz do wybuchu powstania i dlatego tam oni byli tylko w, w pogotowiu, a rozkaz do nich nie dotarł. I dlatego byliśmy tym ostatnim odcinkiem. I to był ten najgorszy i największy napór, gręczucu na nas i tu była walka bardzo ciężka. Do tego stopnia, że ja nawet musiałem na wieżę kościelną z moimi kolegami zbiec i tam się ukryć, i tam atak odpierać. I myśmy rzeczywiście mieli to szczęście, że dwa razy myśmy odparli. Tak długo jak nam amunicji starczyło, tak walczyliśmy. Oczywiście musieliśmy w krótkim czasie skapitulować i myśmy się przedostali do obozu uchodźców. Powstańców grotzsuk Kołbędzina. Pierwsze powstanie to trwało bardzo krótko, bo to trwało kilka dni tylko. A my, nawet jeśli chodzi o nas, to myśmy walczyli tylko niecałe dwa dni i musieliśmy już uchodzić, dlatego że Grencuc, było to wojsko niemieckie, prawda? Straż graniczna, jakby to nazwać inaczej, była przewaga straszna i, i, i silniejsza, bo byli i odpowiednio uzbrojeni, mieli przecież lokomocje odpowiednie, były samochody ciężarowe i, i pancerne poniekąd. Także myśmy powstanie musieli zakończyć. W moim oddziale i na tym odcinku, gdzie ja walczyłem, to nas było tylko 12 ludzi. Prawda? I jeszcze z początku nie mieli wszyscy broni. Ja musiałem najpierw tą broń zdobyć. Tam obkód był mały dwór, i wiedzieliśmy o tym, że ten właściciel tego dworu, to był Niemiec, przechowywał broń, i tam myśmy tą broń odnaleźli. Mieliśmy dość pary skrzyń amunicji, i stąd byliśmy zaopatrzeni na jakiś czas w broń. Militarnie przegraliśmy, ale wygraliśmy politycznie. Udowodniliśmy całemu światu, że Śląsk, Chce należeć do Polski. To było istotne. Wysłuchaliśmy wzruszających wspomnień powstańca śląskiego Józefa Tormina nagranych przez Polskie Radio w roku 1973. Jak usłyszeliśmy wcześniej, ten pierwszy zryw był nie dość, że nieprzygotowany, to jeszcze w gruncie rzeczy rozpoczął się dość przypadkowo. Na kartach historii, jako przywódca pierwszego powstania śląskiego, wymienia się Alfonsa Zgrzebnioka. To niewątpliwy bohater trzech górnośląskich zrywów. Ale jakie błędy popełnił w roku 1919? Tylko, że jego nie należy oceniać wyłącznie przez to powstanie, tak? bo tak jak wspomniałem, on nie był zwolennikiem wybuchu powstania akurat wtedy, w sierpniu 1919 roku. Ma piękną kartę, dlatego że jego rodzina podlegała represjom niemieckim. Organizował podziemie, to pełowiackie, w powiecie Kozielskim. Był zresztą dobrze wyszkolonym podoficerem niemieckim, Z niemieckiego wojska, więc on, to, to nie o to chodzi, że on tutaj jest odpowiedzialny za to. Odpowiedzialni za to chyba są rzeczywiście ci przywódcy średniego szczebla, którzy widzieli możliwość jakiejś realnej y, wizji powstania w roku 19, nie zdając sobie pewnie w dużej mierze sprawy, jak skomplikowana będzie sytuacja dyplomatyczna Polski w 19 roku. Która nawet poczyniła pewne kroki, bo Haller, yy, który dowodził tak zwanym frontem śląskim tutaj i odpowiadał za te pogranicze, zwracał się do rządu w tej sprawie, czy nie, żeby pomóc, żeby wprowadzić wojsko regularne wojsko polskie. To po prostu było niemożliwe. Polskie próby w Paryżu, interwencji w tej sprawie, żeby taka dywizja polska wkroczyła na Górny Śląd w 19 roku, oczywiście pod sztandarami Ligi Narodów, zupełnie nie znalazły. Potwierdzenia. No, mocarstwa się zgodziły na to, że będzie plebiscyt. Polska ratyfikowała ten traktat, zresztą niedługo też ratyfikują go Niemcy, i na tym dla aliantów sprawa się kończyła. Nie było, jak gdyby co najmniej w 19 roku, miejsca na to, że pojawi się tam jakieś wojsko polskie. Jedyne co zrobiono, to wysłano delegację, taką misję, która miała zobaczyć, jak, jak prowadzona jest przez Niemcy ta walka przeciwko powstańcom, co zresztą charakterystyczne, Yy, niestety wnioski tej komisji, które zostały przedstawione, misji wojskowej yy, alianckiej, były takie, że Niemcy postępują zgodnie z prawem. Znaczy, że te wystąpienia, czyli powstanie, yy, Pierwsze Powstanie Śląskie jest sprzeczne z prawem, wobec tego Niemcy mają prawo do podejmowania środków wyjątkowych. Znaczy, yy, no, ja przypomnę, że te środki wyjątkowe to był stan oblężenia i sądy wojenne. Pierwsze Powstanie Śląskie pod tym względem jest wyjątkowo tragiczne. Jeżeli chodzi o ofiary cywilne, nie tylko ofiary wojskowe. Jak to wyglądało? A po prostu wprowadzono stan oblężenia, co pozwalało dowódcom jednostek niemieckich sądzić cywilów za. No teraz za co? Tak? Za posiadanie broni powszechne na Górnym Śląsku, bo jest, jesteśmy w okresie powojennym. Za oskarżenia o współpracę z powstańcami. Za przekraczanie przepisów stanu wojennego, za chwycenie z bronią w ręku. Szczególnie dramatycznie rzeczywiście wygląda to, jeżeli chodzi o działalność tego sądu wojennego, bo on przy półkach działał, to, także to nie był jakiś sąd dywizyjny, tylko na bardzo dość niskim, niskich szczeblach. Dobrze, jeżeli to się działo z wysłaniem tylko do więzienia, no bo oczywiście też takie wyroki się odbywały, tak, te, takie wyroki miały miejsce chociaż w tych więzieniach też nie było wesoło, często dochodziło do pobicia tych aresztowanych. Ale coś, co, jest, co było zupełnym wyjątkiem, o czym chyba trzeba powiedzieć, co budziło oburzenie i to nawet ta komisja zauważyła, ta komisja aliancka, to były wyroki wykonywane publicznie. Może, żeby przybliżyć, jak to wyglądało, to powiem o takiej sytuacji zmysłowic zresztą, znanych zresztą z pierwszego powstania, bo nawet w prasie niemieckiej opisywano z oburzeniem to co się stało. Ten oddział niemiecki, który zajął takie kluczowe miejsce w obronie Mysłowic, które zostało zajęte przez, przez jeden z niemieckich w dawnej kopalni, bo ona już dzisiaj nie istnieje, kopalni Mysłowice utworzono ten, ten sąd wojskowy i tam skazani na karę śmierci byli przewożeni potem ciężarówkami przez miasto na, w pobliżu dzisiejszego rynku. Tam jest na rynku do dzisiaj tablica pamiątkowa, i tam rozstrzeliwani w obecności miejscowej ludności, a właściwie tych, których sprowadzono na tę okoliczność. Szczególnie dramatycznym wydarzeniem była tam jedna z ofiar. Krótko mówiąc, był to narzeczony, i na tę egzekucję sprowadzono również jego narzeczoną specjalnie po to, żeby to oglądała. Więc dramatyk z sytuacji, bo to nie jest jedyny taki przykład, ale no. Od dawna nie odbywały się egzekucje publiczne, tak, egzekucje nawet sądu wojskowego były po prostu wyrokami, a nie, nie miały takiego charakteru odstraszającego już co najmniej od XIX wieku. Działo się to niekiedy w sytuacjach klasycznej wojny. To prawda, bo mamy takie przykłady, ale nie w sytuacji tej, o której tutaj mówimy, to rzeczywiście się potem nie powtórzyło, to tylko w XIX roku takie przykłady miały miejsce. Czyli. Majest... Bo Majestacie prawa, w majestacie państwa niemieckiego wykonano wyroki na powstańców. Coś, co publiczne, coś, co, co nie ma żadnego pod, żadnej podstawy w jakimkolwiek nawet w tym wojskowym kodeksie. Tak? Bo to powinna się zostać wykonana egzekucja bez jak gdyby całej te, całego tego anturażu, który miał przestraszyć miejscowych. Pod koniec sierpnia 1919 roku Poza granicami Górnego Śląska musiało schronić się ponad 9 tysięcy uchodźców wraz z członkami rodzin. Kto z powstańców został, padał ofiarą dalszych represji. Fakty o pierwszym powstaniu mówią, że było jednak katastrofalnym splotem okoliczności, chociaż pokazało, że miejscowa ludność będzie chciała walczyć dla sprawy przynależności regionu do Polski. Potwierdziło się jednak, że bez właściwego przygotowania taka walka mogła być jedynie bezsensownym rozlewem krwi. Wkrótce, gdy teren Górnego Śląska zaczęła opuszczać regularna niemiecka armia, interesy niedawnych gospodarzy zaczęła reprezentować specjalna policja SIPA. Eskalacja kolejnego konfliktu zdawała się kwestią czasu. Obie strony budowały konspiracyjne struktury, a zbrojna konfrontacja miała nastąpić rok później, w tym samym czasie, w którym Polska broniła się przed bolszewickim najazdem. W następnym odcinku opowiemy o tym, jak doszło do drugiego powstania śląskiego. Historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z ulicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. But will never surrender. Wolki od rękę władza ludowa odrodzi. I shi...